Czyli literki ma. Sorry, Bajrysz! Za teraz. Panie prezydencie, dowódca RPZK Lita, komandor Policjant Skocki, realizuje okręt gotowy do spotkania. W imieniu całej społeczności marynarskiej pragnę gorąco powitać wszystkich przybyłych na uroczyste obchody Święta Marynarki Wojennej Gości. Szczególnie serdecznie witam i dziękuję za łaskawe przyjęcie naszego zaproszenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, pana Bronisława Komorowskiego. Pragnę wyrazić wdzięczność, że swoją obecnością wśród nas zechciał pan prezydent nawiązać do tej pięknej tradycji. Witam ministra obrony narodowej, pana Tomasza Siemona. Witam szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra Stanisława Koziego. Witam serdecznie parlamentarzystów Wybrzeża, jak również posłów i senatorów reprezentujących Parlamentarne Komisje Obrony Narodowej. Witam dostojników tego miejsca. Cieszę się z obecności przedstawicieli władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.
Witam przedstawicieli Wojska Polskiego, na czele Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, panem generałem Mieczysławem Czerniakiem. Witam przedstawicieli organizacji, instytucji, stowarzyszeń i służb współpracujących na co dzień z marynarką wojenną. Witam serdecznie licznie zgromadzonych mieszkańców Gdyni oraz gości naszego miasta. Szanowni zebrani, obecność Państwa na dzisiejszej uroczystości jest dowodem tego, że mundur marynarski cieszy się sympatią społeczeństwa, a sprawy obronności morskich rubieży Rzeczypospolitej są Państwu niezwykle bliskie. Korzystając z tak wyjątkowej okazji, pragnę złożyć podziękowania oraz świąteczne życzenia wszelkiej publiczności służbowej, osobistej i rodzinnej, wszystkim moim współpracownikom, a także kombatantom, weteranom i rezerwistom oraz członkom ich rodzin. Dziękuję za uwagę. Panie ministrze, panie admirale, wszyscy szanowni goście, drodzy państwo, marynarze. To dobry zwyczaj, warty podtrzymania, aby ostatnia niedziela każdego czerwca była świętem marynarki wojennej, obchodzonym w ramach Dni Morza, Dni Polskiego Morza. Cieszę się, że jestem tutaj razem z Państwem. To także znakomita okazja, aby choć parę słów powiedzieć i o wspaniałej tradycji morskiej, wspaniałej tradycji marynarki wojennej, ale także parę słów o przyszłości. Jest takie piękne zdanie, które pobudza wyobraźnię każdego Polaka, któremu sprawy morskie są bliskie. To słynne zdanie zapisane przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, jest powołujące marynarkę wojenną Polski do życia. To słynne zdanie było niesłychanie lakoniczne, niesłychanie krótkie, a zaowocowało tak wielkimi dziełami i tak wielkimi wyzwaniami. Bo przecież to krótkie zdanie o powołaniu do życia marynarki wojennej było początkiem także budowy marzeń o Polsce nowoczesnej, o Polsce nowoczesnej poprzez zdolność wykorzystywania dostępu do morza, co znalazło swoje ukoronowanie w procesie powstania Gdyni. Tej polskiej dumy, tego polskiego dowodu o marzeniu, ziszczonym marzeniu o nowoczesności. Dlatego cieszę się, że tutaj w Gdyni, gdzie ten polski sen o wolności, polski sen o nowoczesności został zrealizowany w latach 20. i 30. okresu międzywojennego, że tu w Gdyni mogę wspomnieć także o tym, co będzie w przyszłości, co będzie decydowało o przyszłości polskiej marynarki wojennej, polskiej obecności na morzach, polskiej obecności przede wszystkim na Bałtyku i naszego poczucia bezpieczeństwa. Chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez trudne lata zmian zachodzących w naszym kraju dbali o to, aby bandera, aby polska marynarka wojenna dumnie pływała i świadczyła o polskich aspiracjach morskich. Serdecznie dziękuję wszystkim marynarzom, wszystkim dowódcom marynarki wojennej, którzy się do tego przyczynili. Mam, jako były minister obrony narodowej, pełną świadomość, że nie było to łatwe, że wiązało się z tym wiele wyrzeczeń, wiele zawiedzionych nadziei i wiele wysiłku. Dlatego z największą satysfakcją i z największą radością chciałbym w tym miejscu podziękować teraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ambitnego, aczkolwiek na miarę polskich możliwości skrojonego, planu modernizacji polskiej marynarki wojennej. W pierwszym rzędzie chcę podziękować ministrowi obrony narodowej, szefowi sztabu generalnego, dowódcy marynarki wojennej, ale także i wszystkim, którzy pracowali nad tym programem. 900 milionów złotych rokrocznie
będzie wydawane na nowoczesną marynarkę wojenną polską. Marynarze doskonale wiedzą, że tak naprawdę ostatni nowy, zbudowany z myślą o realizacji programu zbrojeniowego dla marynarki wojennej okręt wszedł w życie, wszedł do linii w połowie lat 90. Potem to były tylko pewne remanenty. Jest najwyższa pora, aby w procesie unowocześnienia sił zbrojnych także marynarka wojenna odczuła pozytywne efekty zmian. Tak jak siły powietrzne odczuły wprowadzenie super nowoczesnego samolotu wielozadaniowego. Tak jak wojska lądowe odczuły wprowadzenie nowoczesnych transporterów opancerzonych czy super nowoczesnych rakiet przeciwpancernych. Tak nadszedł czas i dobry czas dla marynarki wojennej. 900 milionów złotych rocznie to nie jest tyle, ile byśmy chcieli. To jest tyle, ile możemy wydać na to, aby w dalszym ciągu w zgodzie z tym rozkazem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z 1918 roku w dalszym ciągu skutecznie chroniła polskie morze, polski Bałtyk, polska marynarka wojenna, wtedy powołana do życia. Chciałem więc zapewnić, że jako zwierzchnik sił zbrojnych będę w pełnej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej zabiegał stale o to, aby te pieniądze były jak najracjonalniej wydawane, jak najefektywniej, ale żeby były zawsze, żeby nie było pokus zagospodarowania ich w inny sposób niż na rzecz nowoczesności polskiej marynarki wojennej. Tego życzę wszystkim marynarzom. Tego życzę wszystkim mieszkańcom Gdyni i polskiego Wybrzeża. Tego życzę całej Polsce, bo nowoczesna marynarka wojenna polska to jest fragment nowoczesnej, rozwijającej się i bezpiecznej Polski. Wieniec składam Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej, którym polskiego generał Mieczysław. Parlamentarne Komisje Obrony Narodowej.
Come on!